Na szczęście dziecko nie odniosło obrażeń, ale sytuacja, do jakiej doszło w niedzielny wieczór na suwalskim osiedlu przy ulicy Emilii Plater, mogła skończyć się tragedią. 5-letnia dziewczynka na chwilę została sama w domu. Miała oglądać bajkę. Nie wiadomo, co odwiodło ją od tego planu, ale pozostawiona na krótko, bez opieki osoby dorosłej, trafiła do okna, a potem wypadki potoczyły się bardzo szybko. Dziecko spadło z wysokości pierwszego piętra. Choć nie dostrzeżono u dziewczynki żadnych obrażeń, to i tak trafiła do szpitala. Tam poddano ją szeregowi badań, które potwierdziły, że 5-latka wyszła z wypadku bez szwanku. Mimo to policjanci wszczęli postępowanie wyjaśniające w kierunku narażenia dziecka na bezpośrednie zagrożenie utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przed zdarzeniem dziewczynka była pod opieką swej mamy, która na chwilę wyszła z domu i zamknęła córkę na klucz. Badania potwierdziły, że matka dziewczynki była trzeźwa.